Tak więc witajcie bardzo serdecznie z tej strony Kazik. Dzisiaj sobie nagrywamy kolejnego Q&A z racji, że okazała się coraz większa aktywność, z czego bardzo się cieszę. Na niektóre pytania będę odpowiadał, na niektóre niekoniecznie ze względu na to, że już odpowiadam w poprzednich Q&A, jak możecie sobie zobaczyć je w opisie, bądź tu gdzieś w rogu, czy tu gdzieś je dam na pewno. Także zapraszam do oglądania. Pierwsze pytanie mamy od Damiana Nity Choruk. Czy będziesz nagrywał swoim GoPro okiem kierowcy, jak jeździsz traktorami? Tak, oczywiście. GoPro będzie zamocowane, nawet ja mam tutaj, tylko że bez tylnej klapki, będzie na pewno przymocowane na specjalnych końcóweczkach sobie tutaj. Tak więc będzie dobrze, będzie ładnie nagrywane. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że mi teraz przyślą jakoś w tygodniu, bo naprawdę już bardzo długo czekam i wezmę jednak z innej firmy, tam tym podziękuję. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Następne pytanie mamy od DeAgromat. Czy pokażesz, jaki magnes masz do GoPro? Na chwilę obecną nie mam. Smutno mi. Na chwilę obecną mam tylko podstawę ze względu na to, że do GoPro, z tego co mi wiadomo, z tego co się dowiadywałem, z tego co mi wielu youtuberów napisało, naprawdę opłaca się jedynie wziąć magnes od CB, bo już ma uchwyt, także wystarczy wkręcić i można bezpośrednio nagrywać. Tak więc z tym nie ma problemu. Następne pytanko mamy od Kuba Watras. Czy macie kombajn i jaki traktor byś kupił zamiast John Deere'a? Kombajnu nie mamy ze względu na to, że muci nam wuja, albo taki znajomy, tam zależy, albo Bizon, albo Klas, zależy, który ma czas. A co bym kupił zamiast John Deere'a? Nie kupiłbym naprawdę nic zamiast John Deere'a ze względu na to, że John Deere to jest jednak maszyna. Ona robi swoje w polu, fakt faktem pali, bo wszyscy narzekają, naprawdę narzekają, no my też nie jesteśmy z tego zadowoleni, że aż tyle pali, ale pali, robota ubywa i to naprawdę idzie, także John Deere nie ma żadnych zastrzeżeń poza tym, że ciągnie jak smok. No. Następne pytanko mamy od Michała Antoniuka. Ile kosztował twój John Deere? Już któreś jest pytanie, ile kosztował John Deere? Naprawdę ludzie, nie pytajcie się mnie o takie rzeczy możecie sobie wygooglować. Naprawdę, to nie jest wielki problem. A ja na swoim kanale ogólnie nie chcę mówić o pieniądzach, jakimi jest obrót w gospodarstwie, bo no nie ma czym się chwalić. Naprawdę, nie ma czym się chwalić, więc na takie pytania nie będę odpowiadał. Następne pytanie mamy od Mateusza Kosiorek. W jakiej miejscowości mieszkasz i w jakim województwie? Zapraszam do Q&A, ja tam niżej będzie. Naprawdę, obejrzeć. W którym na pewno nie jest. Teraz te pytania, co tu są, będę naprawdę dawał je w opisie, żebyście sobie mogli zobaczyć to, co was najbardziej interesuje. Ale naprawdę polecam obejrzeć cały odcineczek. Moment, tutaj jest teraz tak. Zgubiłem się. Mateusz Liszczak. Ile masz hektarów i ile koni ma John Deere? To samo. Pytanie jest, odpowiedzi są w innych Q&A-ach. Następne jest Bartłomiej Kowalski. Jaką maszynę zamierzasz kupić w 2016 roku? W 2016 roku ogólnie planujemy kupić następne, bo chcemy kupić na pewno paszowóz i na pewno ładować czołowy do John Deere'a. Ze względu na co? Ze względu na to, że nam to ułatwi życie i mama też już naprawdę ma coraz ciężej robić, no bo też wiadomo, rodzice są coraz starsi, a tym bardziej, że jak ja mam 20 lat i mnie zaczynają już stawy w łokciach, nadgarstki, kolana, plecy ciągnąć, no to w wieku 20 lat, no to już dla mnie jest... się śmieję, że w wieku 30 lat już mnie zakopią w ziemię, bo do niczego się nie będę nadawał. Także następne pytanie, Michał Adamiak. Czy lubisz Mikiego Obrączka, Mafię, Soli, Skaskadera? Chłopak, pytanie z dupy. Sorry, że tak ci odpowiem, ale pytanie z dupy. Miki u mnie był na Sylwestra parę dni temu. No parę dni temu. Dzisiaj macie 3 stycznia, więc dopiero co. I Miki naprawdę jest w porządku. Z Brączkiem się widziałem tyle, co na Bednarach. Naprawdę całe Bednary razem spędziliśmy jeden dzień. Się uśmialiśmy. Bolek tak samo jest w porządku. No fakt faktem teraz jest trochę problem ze zgadzaniem, no do góry. Trochę ze zgadaniem, no bo tam Bolek też ma kupę roboty, nagrywania, studniówka, to wszystko, więc ciężko. Z Kaskaderem, no to wiadomo, Kaskader mieszka 400 metrów, jestem u niego, to z Kaskaderem jest luz. Także naprawdę, lubię chłopaków i oni chyba mnie też, no bo to jakichś żadnych zastrzeżeń jedni do drugich nie mają. Następne pytanie, Maciek Sygnarski, ile masz traktorów? Chłopak, pytanie niżej, No, co ja chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć, że następnego Q&A sobie, poprzedniego Q&A zobacz sobie w opisie. Następne pytanie od Kuby Cicheckiego.
Czy zamierzasz wymienić kartę graficzną? Jeśli tak, to na jaką myślisz? Szczerze mówiąc, będę wymieniał, ale ja się kompletnie na parametrach komputerowych nie znam, bo to dla mnie to no, czarna magia. Ja się na przykład specyfikuję w jednym, ty się specyfikujesz w drugim, ja nie mam pojęcia. Ale z racji, że jakby to ci powiedzieć, mam dobrego znajomego, który ma własną tam firmę ogólnie zajmującą się komputerami, także ja wstawiam do niego komputer, mówię mniej więcej przedział pieniężny, on ułatwi mi tak, żeby było jak najtaniej, jak najlepiej. Także z tym nie mam problemu. Także polecam. Jeśli uda mi się, na pewno gdzieś w jakimś filmiku przyszłym się link do jego fanpage'a, czy po prostu do strony, czy w ogóle się pokaże. Tak będę mi taki mam zamiar. Następne pytanie jest od Łukasz Karkowski. Co zachęciło Cię do nagrywania FS-a i ogólnie czemu założyłeś kanał? Kanał założyłem, żeby Cię nie skłamać, 2 lata temu, ale tak naprawdę to się mówiło, 2 lata temu założyłem, czy 3 już, nawet już nie pamiętam, to już było dawno. Założyłem, trochę tam nagrywałem, bo Kaski zaczął nagrywać, mnie tam wciągnął, ale później brak czasu, no i tak jakoś, a nie chce mi się. Po roku wróciłem, dobiłem do 1000 subskrypcji i znowu mi się urwało. Teraz postanowiłem, że nie daruję i z tego co założyłem, naprawdę Wam się podoba kanał, bo początki to tam były trudne, no chłopaki mnie trochę wypromowali, bo wiadomo, że za to im szczerze dziękuję. Ale ogólnie były początki ciężkie. Kurczę, muszę się streszczać. Także początki były ciężkie i ogólnie no tak jakoś wyszło, że teraz się wkręciłem i naprawdę mi się to podoba, bo 2500 subskrypcji chyba się wbiło, czy 2000? Już nie pamiętam, na który filmik był. Ale chyba na 2500, na 2000 były, na 2500 były i na 3000 były, na 3500 teraz nie ma, bo żadnego vloga nie nagrałem, nie mam po prostu czasu, bo tutaj nagrywam na komputerze. Na dworze jest tak zimno, uchwytów do GoPro nie mam, więc nawet nie mam jak tego nagrać, jakbym chciał. Wiem, wtedy nagrywałem z statywem, ale teraz jest tak cholernie zimno, że mi się tego nie chce trzymać w rękach. Więc na pewno jakiś filmik się ukaże, a na 10 tysięcy może pokaz pokoju, coś w tym stylu zrobimy, bo na pewno się coś wymyśli. Albo jakiś naprawdę fajny challenge do chłopaków się pojedzie, czy chłopaki do nas, bo już nawet wczoraj 1 stycznia byliśmy u Kaskiego z Mikim i na ten temat rozmawialiśmy. Tak więc następne pytanie jest od Huberta Szałkowicz. Czy zrobisz pokaz pokoju? Właśnie o tym powiedziałem. Nawet nie spojrzałem na pytanie i tak z rozpędu, bo wiedziałem, że gdzieś tam będzie. Także już ci odpowiedziałem. Miłosz Owczarek, co byś wolał grać w farminga czy zająć się gospodarstwem? Chłopak. Jak widzisz, ja w gospodarstwie spędzam od godziny 6 rano do godziny 20. Także ja w międzyczasie przychodzę na komputer, siadam, ogarniam tam na przykład FS-a czy coś, żeby do nagrywania na wieczór. Szczerze mówiąc, ja do nagrywania mało co ogarniam. Za wszystko chłopakom szczerze dziękuję. Trochę tak dziwnie to zabrzmiało, jak szczerze żałuję, ale dobra, to mi się skojarzyło, głupota. Bo wszystko tam ogarnia mi najbardziej Jurek i tam chłopaki ogólnie też, Hyde, Kiełpi. To oni najbardziej ogarniają, bo ja na przykład wchodzę o godzinie 19 z Udo i wracam i wchodzę, chłopaki mówią, to co nagrywamy? No tak, no to co nagrywam? No ja wymyślam na przykład to i to. W przeciągu 20-30 minut jest wszystko uszykowane pod nagrywanie, tak. Perfekt, chłopaki uszykują. A ja mogę na przykład jeszcze fanpage'em się myślę. Ja fanpage'em się w tym czasie mogę zająć. Tak więc naprawdę. Następne pytanie mamy od Pawła Trafiał. Jakie akcesoria zamówiłeś do GoPro i ile Cię wyniosły? Czy GoPro kupiłeś w Biedronce PS, tak jak ja mam z Biedronki? Szczerze, kupiłem z Biedronki, faktem przepłaciłem. Nie narzekam, że przepłaciłem, bo za 500 zł to jest dobra cena, jest faktem teraz za 400, ale jest ok. Ja się nie będę złościł, no bo to naprawdę stuwa w tą, no to jest dużo, ale jednak jakość nagrań nie satysfakcjonuje. Jakie akcesoria? No to podejrzewam, że jutro jest poniedziałek, no to postaram się dodzwonić do tej firmy, dogadać się, że na przykład czy będą mieli, czy zezwolą mi na przykład na udostępnienie ich Allegro, w sensie żebyście mogli sobie zobaczyć te akcesoria, które ja zamówiłem, bo są naprawdę, mi się wydają te drugie, co teraz zamówiłem, wydaje mi się, że tamto za 4 akcesoria, czyli uchwyt na głowę, taki do, żeby przyczepić do jakiegoś narzędzia okrągłego czy kwadratowego, to jeden ciuch był i do tego jeszcze monopad i końcówka 90 stopni. Za to bym zapłacił 80 zł z przesyłką. To naprawdę jest, mi się wydawało, że bardzo dobra cena, ale tym co znalazłem, to mam uchwytów pełno, właśnie tego bodycama, uchwyt na klatkę piersiową na głowę, woreczek do całego akcesoria za 100. Czyli za 117 zł przyjdzie mi całość. Czyli 20, 40 zł dołożyć i mieć wszystko, to już stwierdziłem, że opłaca mi się.
Także następne pytanie, czy masz dziewczynę i czy chciałbyś mieć? Od Jacek Pop. Chłopak, takie rzeczy to są prywatne, ale jeżeli już zadałeś, bo tam widziałem, że ktoś jeszcze zadał, Wiktoria, mówię? Wiktoria. Zadała, więc nie mam dziewczyny. Czy chciałbyś mieć? Który by chłopak nie chciał mieć, ale naprawdę trzeba dziewczynę sobie poszukać taką, żeby miała coś w głowie. Bo z tego co widzę, to większość dziewczyna... No ale dobra, nie mówmy o tym, wszystkie dziewczyny są w porządku, wszystkie dziewczyny, które oglądają mnie, są naprawdę cool. I to tyle by było z pytanek. Tak więc na pewno gdzieś nagram jeszcze jakiegoś Q&A, bo taki mam plan, żeby tą serię podtrzymywać, bo no po co to kończyć, jak to jest. Mi się wydaje, że przyjmie się i ogólnie to by było na tyle. A, i jeszcze mam jedną wielką prośbę. Jeżeli doczekaliście do tego końca, nie zapraszajcie mnie na Facebooka. Prywatny Facebook, jeżeli wstawiam nawet na grupę Mickey Games, nie zapraszajcie mnie na tego, nie zapraszajcie mnie na Facebooku. Już nawet piszę. Udostępniam link ze zdjęciem oczywiście, bo tak jak jest w opisie. Także ludzie, nie dziwcie się, że banują, bo ogólnie wszyscy banują. Ja też tam niektóre osoby zbanuję, ale jestem daleki od banowania, wolę usunąć. Po cichaczu, żeby chłopacy nie widzieli, żebyście mieli szansę na poprawkę. Czytajcie regulamin, bo to naprawdę regulamin jest od czegoś i trzeba się stosować. Jeżeli ja faktem, jak niektórych was usunę tylko, to się nie stosuje do tego regulaminu, bo wiadomo. Ale jeżeli macie jakieś pytanka do mnie, takie, że chcielibyście się po prostu jakąś poradę, no to naprawdę piszcie, nie ma problemu, odpiszę na fanpage'u, tylko na fanpage'u, bo na prywatnym będę blokował. Naprawdę, prywatnym będę blokował, bo to jest irytujące. Piszę, nie piszcie, a wszyscy tam prywatnym, 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 a fanpage też od czegoś jest. Także, jeżeli Wam się spodobał kolejny Q&A, zostawcie łapeczkę w górę, kciuka, nawet dwa, na pewno nie w dół. Skomentujcie, czy zadowalają Was takie odpowiedzi. I następne pytanka będę zbierał, może z YouTube'a zbiorę, bo tam widzę, że już się coraz więcej i coraz więcej osób chce, żebym odpowiadał na pytania z YouTube'a. Tak więc z YouTube'a wbijcie sobie na fanpage'a. Także trzymajcie się, na razie, dajcie łapeczkę, hejka.